Znajdujemy się właśnie na przystanku kolejowym Kobyłka, gdzie ruch pociągów aktualnie z wszystkich czterech odbywa się tylko i wyłącznie na dwóch. I to wahadłowo, ponieważ tam dalej powstaje nowy tunel, dzięki któremu nie będziesz tego przejazdu kolejowego, który jest tutaj, gdzie widzicie właśnie samochody. O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tym razem stacja Kobyłka. Tak naprawdę to jest przystanek kolejowy Kobyłka, który w tym miejscu się znajduje. I obok niego jest przejazd kolejowy. Ale jak dobrze pewnie wiecie, te filmy z mazowieckich inwestycji głównie są o likwidacji przejazdów kolejowych. I tak również tutaj się to dzieje. W ostatnim filmie 2 miesiące temu Wam pokazywałem, jak to wyglądało, bo w tym miejscu powstaje nowy tunel. Albo wiadukt kolejowy. Jak zwał, tak zwał. Tunel drogowy, a dla pociągów to jest wiadukt kolejowy w tym miejscu. Różnego rodzaju teorie. Natomiast w poprzednim filmie, czyli 2 miesiące temu, pokazywałem Wam, iż 2 tory środkowe były wyłączone z użytkowania, bo tam powstawała część nowego właśnie wiaduktu. A teraz to się zmieniło. Tory skrajne po bokach są wyłączone z użytkowania. Oczywiście to, tak jak w intrze i we wstępie powiedziałem Wam, powoduje utrudnienia na tej linii. Wiadomo, pociągi częściowo muszą jeździć wahadłowo po tych torach lub zupełnie inaczej, a tutaj jak to ulicy Nadarzyńskiej lecieliśmy, nie ma jeszcze właściwie żadnych prac, jeżeli chodzi o podłączenie. Z ulicą Nadarzyńską ma być nowe skrzyżowanie, dzięki czemu będzie wjazd z nowego tunelu tutaj. Aktualnie, jak widzicie, no jest oczywiście mniej więcej wypoziomowany teren i tak dalej, przygotowania tutaj, jeżeli chodzi o te rejony, ale to się nie zmienia. I tutaj też podobnie jakby w filmie ostatnim z mazowieckich inwestycji, sytuacja wygląda całkiem ładnie z jednej strony. Czyli nowa droga przez las. Owszem, wiadomo, wycięcie drzew i tak dalej, no to oczywiście na minus. Z tego co słyszałem, nawet część budynków została wycięta, znaczy wyburzona, takich staraszek, które tutaj były historyczne na tej trasie. Nie wiem, nie interesowałem się i nie mam zdjęć akurat z tego czasu, jeszcze zanim rozpoczęła się budowa, więc nie mogę tego pokazać. Nie mam z tego w swoich zasobach. Natomiast dalej nowy tunel, a właściwie nowa droga wyjeżdża bezpośrednio znowu pośrodku domków jednorodzinnych. Co to oznacza? To oznacza, iż znowu osoby, które mieszkały sobie tutaj od dawna w ciszy i spokoju, będą mieli dosyć duży ruch tranzytowy, który aktualnie jest na Jana Pawła II, gdzie aktualnie jest przejazd przez linię kolejową. Nie ukrywajmy, ci mieszkańcy nie będą zadowoleni z budowy tego nowego tunelu, ponieważ faktycznie ruch pod ich oknami dosyć mocno zostanie wzmożony, chociaż to nie jest aż taka długa trasa i długa ulica, więc może nie będzie aż tak źle, chociaż zobaczymy. Dajcie mi znać, czy faktycznie tutaj dosyć duży jest ten ruch tranzytowy, chociaż jak na filmie oglądacie, to pewnie zobaczycie, że no trochę tych samochodów tu faktycznie biegnie i jeździ po tej trasie. No, zalety są duże, tak? Nie ukrywajmy. Główna i podstawowa zaleta jest tego taka, iż nie będzie przejazdu i czekania na rogatkach, aż pociągi przejadą dla samochodów, więc po prostu będą mogły jeździć non-stop. Drugą i kolejną zaletą oczywiście jest bezpieczeństwo, bo jeżeli nie ma styku pociągów i samochodów kołowych, to dzięki temu nie będzie wypadku z ich udziałem. Znaczy oczywiście da się zawsze, wszystko zawsze się da, ale to jest mniej prawdopodobne, żeby ktoś wjechał na tory, gdzie nie ma przejazdu kolejowego. No i po trzecie, chyba najważniejsze, dzięki temu pociągi dalekobieżne, bo podmiejskie raczej nie przyspieszą, będą mogły tutaj jeździć z większą prędkością dopuszczoną, bo jeżeli są przejazdy kolejowe, to jest ograniczenie na tej maksymalnej prędkości. Jakie, dajcie znać w komentarzach, bo ja dokładnie nie pamiętam. Ale faktycznie to jest jeden z plusów, jeżeli chodzi o tą realizację. Jakie są według Was minusy? No na pewno wydłużenie to trochę drogi, albo po prostu
samochody będą musiały trochę tutaj inaczej jeździć. Co do samego nowego obiektu, pomijając zalety, plusy i minusy lokalizacji, to powstanie on dosyć standardowo. Czyli tutaj teraz jak lecimy przez ten las, będzie kawałek nowej ulicy, która faktycznie jest zupełnie czymś nowym na tym odcinku. Nowe osiedla, nowe dojazdy i tak dalej, wszyscy będą z tego korzystać. Mało tego, powstaną oczywiście drogi dojazdowe do pobliskich domów i podjazdów, jeżeli to jest potrzebne. No i sama ulica. Sama ulica będzie całkiem ładnie zlokalizowana, czyli po jednym pasie w każdym kierunku, jak i również chodniki i drogi deptowe. Na tej całej trasie również pod tunelem tak to będzie, znaczy pod torami tak to będzie zrealizowane. Tutaj jak chcecie zobaczyć trochę bliska bardziej jak to wygląda w porównaniu z tym co było ostatnio, no to głównie prace się zmieniły, cały czas trwają w tym samym miejscu, tak? Cały czas chodzi głównie o środowisko, ponieważ tutaj są najważniejsze prace, im szybciej oni to zrealizują, tym będzie lepiej, bo pociągi nie będą musiały jeździć wahadłowo. Aktualnie wykonywane są wiadukty, pod którymi będzie później wykopywany teren, ziemia i tak dalej, pod realizację właśnie nowego tunelu. Dopiero później rozpoczną się pozostałe prace na całym placu budowy, aby zagłębić ten teren i zrobić wjazdy z jednej i drugiej strony. Najpierw po prostu są prowadzone prace tam, gdzie faktycznie czas jest ograniczony, jeżeli chodzi o realizację tych części. Dlatego teraz nie widzimy aż tak dużego miejsca, jeżeli chodzi o prace budowlane w pozostałym rejonie. Co nie zmienia faktu, że byłem w tygodniu, więc jak widzicie faktycznie tutaj osoby pracowały. No i powstają te nowe wiadukty kolejowe na tym całym też odcinku. Jak będzie wyglądać tutaj połączenie? Bo tutaj są ulice Graniczna, Juliusza Słowackiego czy Antoniego Oczarka. Jak to będzie tutaj łączyć się w tym miejscu? Tego nie powiem, bo to jeszcze jest poza moim zasięgiem wiedzy. Znaczy, tak, na pewno nie będzie tutaj łącznika do tunelu. Całe skrzyżowanie będzie przeniesione tak, aby faktycznie wszystkie samochody musiały jeździć dookoła. To znaczy, że na pewno nie będziemy mieli tutaj zjazdu z trzech ulic na dół. Wylot z tunelu będzie w kierunku ulicy Jana Pawła II i tylko i wyłącznie w tym kierunku, czyli ulica Juliusza Słowackiego, Graniczna, są połączone nad tunelem i tak to będzie tutaj zakończone. Jeżeli się mylę, dajcie mi znać w komentarzach, ale z tego co wiem, tak to będzie wyglądać. A tu taka ciekawostka, przyjechał w międzyczasie szynobus. Mimo wszystko dla mnie, biorąc pod uwagę, że ja bardziej się kręcę w okolicy Warszawy, to pociągi tutaj nie mają pantografa, a jeżdżą normalnie i są w ramach kolei mazowieckich, chyba mam trochę wrażenie. Tym bardziej, że wiem, że część z was nawet nie wie, że takie pociągi dalej jeżdżą. Byłem bardzo zdziwiony, że część z was stwierdziła, że pociągi pasażerskie, w ogóle pociągi są tylko i wyłącznie elektryczne, nie ma linii niezelektryfikowanych, ale to już tak swoją drogą. Tutaj, jak widzicie, są wbijane aktualnie pale, dzięki czemu powstają właśnie już przyszłe ściany nowego tunelu i na nich jest osadzany później oczywiście część wiaduktu, z tym, że tutaj już wiadukt powstał z boku, jak widzicie zresztą trwają prace wykończeniowe przy tym torze, bo tutaj już to tak całkiem ładnie wygląda. Więc tak mniej więcej wyglądają prace, jeżeli chodzi o budowę tego tunelu. No tak tutaj sobie wam właściwie przygadałem mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście jak skończą się wszystkie prace, ekrany akustyczne tutaj będą zamknięte w jedną całość, a wszystkie drogi boczne, które aktualnie nie są podpięte do sieci dróg, będą połączone w jedną całość. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam do wspierania, jest was coraz więcej, aż się dziwię czasami, jak dużo osób z was na raz może się pojawić. I dzięki właśnie wspierającym będę mógł realizować filmy poza Warszawą, bo bilety PKP trochę ostatnio drożeją. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i stacja Peron i cześć!